Witajcie, z tej strony Michał. Dzisiaj jesteśmy sobie na nowej serii, na polskiej mapie w końcu. Na takich w miarę polskich modzikach i w ogóle. Lecimy sobie dzisiaj ze żniwami soi. Tamten, wpuściłem Januszka na kombajn i mi kosi. Póki co i ten. I co? A potem jadę do sąsiada na usługę, jeszcze tak z wieczorka. Dzisiaj trochę później wyjechaliśmy do sąsiada i zobaczycie, jaki kombajn, kto tam na live był, to tutaj już taki przedsmak ma. I ogółem YouTube nie zasięgi, to tak wiecie, jak ktoś nowy, to subika i oczywiście dzwona. I też łapeczkę, o tam ciśnie, już widzę grubo. Tutaj moje pole, takie jedno z mniejszych. No, do czwarem sobie lecimy, o, sąsiad chyba tam jest. Czy to Janusz? To sąsiad jest. Jak jedziemy, się przywitamy. Oła. No, witam sąsiada. No, siema, co tam? A, tu się nagrywam, sąsiad, vloga se nagrywam. I ten. A to ten, to przyjedzie dzisiaj do mnie, nie? No, Czekaj, tutaj bo u przyjedziemy. mnie A ty ten. tam ile masz? No tam ile będą, może w sumie mam dwa pola do obsieczenia, nie? Tutaj jest ten pszenica, A tu później ile na tej pszenicy łupin. masz? No nie wiem, tu jest może dobry hektar. To, Choć się tak wiesz, nie? to na pewno dzisiaj, a tamto to zobaczymy. No, to jak tego zobaczymy, jak będzie szło, nie? Jo, ja tu z Januszkiem się jeszcze sypnę. Jak widzicie, ludzie, kombajn potop. Taka kurde zasna maszyneria, jeden z lepszych kombajnów w sumie chyba do farminga ob 19. Dobra, jeszcze to zrobimy tak. No, kombajn, to ty masz masny, ci powiem. Tak, też myślę. No, tej soi tam koło sklepu, to wiesz, jak jest mało, nie? Tak, tylko teraz Gienek, ja tak myślę, że jak ja przejdę do twojego gospodarstwa, nie? To ten. No. To ten. To powiedz mi. Przejdę do twojego gospodarstwa, to ja nie będę siedzieć mógł w kombajnie, tak jakby. Chyba. Czekaj, Chyba. czekaj na chwilę. Aha, a czyj to teren jest? Mój. Ta, widzę. Czekaj no. Dołącz do gospodarstwa. No ja do kombajnu nie mogę wsiąść. To Gienek. No. Nastąpi nagła zmiana planów. To by mi musiał dać chociaż z 1000, żebym sobie mógł komę wypożyczyć, nie? No to ze swoich sobie wypożycz. Jak ja mam 1500. No to weź kredyt najwyżej. Ale lipa. Ale ludzie fail. Tak, coś czułem, że tak się stanie, nie? Dobra. Ej, bo ja nie przemyślałem tego prędzej, teraz tak dopiero pomyślałem. Widzicie, ludzie, jak ładnie kółka się brudzą z tym modem. Dobra, to ja jadę w takim razie do siebie mucić. Albo potopa schowam i z talerzówką se ruszę. To jest myśl. Ej, ale lipa, ale tak fajnie miało być po sąsiedzku, że ja kombajnem objeżdżam całą wieś. No, widzisz. No dobra, nie pykło. Ciekawe, czy ktoś wysłał do tego momentu. Prawie normalnie usługi u sąsiada, prawie. Z naciskiem na prawie. Dobra, tak do 25 można nagrywać, śmiało, śmiało. No, ludzie, tutaj ogółem nowa seria będzie, bo tamta chyba tak średnio wam do gustu przypadła, zauważyłem. Strasznie słabe lajki w ogóle. No teraz to ja będę miał polski sprzęt. O, Gienek Bison na pewno wziął. Strasznie takie słabe, kurde, wyświetlenia, ludzie, zauważyłem, że są. I fajna mapa dzisiaj wyszła, czyli dzisiaj, czyli w sobotę. I też jeszcze dzisiaj wyszła wschodnia, ale wschodnia miała być rano, a ja tak sobie rano właśnie przeglądałem stronę. O, fajna mapka. Mówię, pobiorę, zobaczę, bo wschodniej jeszcze nie było. Tak sobie wchodzę na tą mapę, o, podoba mi się, dobra, gramy na tej. Dobra, jeszcze klapy sobie w potopie zamknę. Ogółem pewnie taki dosyć niespotykany kombajn. Nigdy w realu bynajmniej nie widziałem takiego. Na pewno jest to kombajn rosyjski, ale wersja eksportowa. Ty, a ile tam ci sypło na ten? Tamtego? Już 4 tony. Ty, to ładnie. Tak Tu mi około. Mniej chyba sypnie, bo tu jest ten mniejsze to pole. Aż żałuję, że ten, że tą autosankę sprzedałem i kupiłem tego Pronara nowego. Bo drogie te nowe przyczepy, a tak to z autosanką to też by się odwiozło, a gorzej by było zaś na skuby, wiesz, sąsiad, wiesz? No, tak troszkę. No, jedyną wadą tego kombajnu ludziska to jest to, że jest powolny.
taką wolną skrzynię ma jakąś i szeroki jest bardzo. Ile jedzie na godzinę? 21. Ale jego mógłby być węższy, gdyby tego balkonu tu z boku nie było, już by 30 cm węższy był. Ty nie wiem, ty jeszcze marudzisz, a bizonem, co wypożyczyłem, AD22 i... No, w sumie. Ty, ale my ten. Jesteśmy na kanale, chyba to gadamy sobie. Trabot chyba To wyszedł, nie? nic. Bo Chyba tak. ja nie mam dźwięków, a ty tam chyba u ciebie był właśnie przegłos i ten. I no. I tak to jest. Jak widzicie, no Potop, bardzo, bardzo ładny sprzęt. Tak, podoba mi się ten kombajn. Tak, miałem brać bizona, ale ten. Tak mi się, chyba na Facebooku jakieś zdjęcie u kogoś widziałem z tym Potopem. Mówię, ej kurde, trzeba go poszukać. I tak się stało, że go se znalazłem i se na nim gram. Dobra, ja se wiadę jeszcze może. No, do stodoły Ty, wiadę. mi z jednego przejazdu tak może nawet to nasypnie. To mi z przejazdu tutaj półtorej, to na 800 jakoś chyba. Mi tu Tylko jaki ty masz wielki header, nie, i jakie masz wąskie pole. Jo. Długie. Mi tu 4,5 tony nasypało. To se pojedziemy, wysypiemy i tale... O kurde. Talerzóweczka zapniemy. Też talerzówka polska, tutaj patriotycznie. Patriotycznie. Ciul, że tylko chyba dwa sprzęty polskie na gospodarce. Nie, trzy. Trzy? Gienek, dobrze mówię? Chyba tak. Więcej chyba nie masz polskich sprzętów. No, Pronarka, Sipma i ten talerzówka. A, jeszcze brony, to I cztery. brony, no, cztery rzeczy aż. Tak to reszta wszystko niemieckie. A ten, a główny Ty, a ja w sumie żadnej polskiej rzeczy nie mam. Widzicie? To jest patriota. Z polską branżę wspierać. To kupuje tylko jakieś niemieckie. Niemiecki kapitał wspiera. Bo to lepsze, bo co? Polskie kupisz i się rozdupi. Sąsiad złodziej. By Ursusa nowego kupił, a nie jakieś żądiry. Ta Ursusa nowego, a ty zaś byś robił za tego Ursusa. A potem było sąsiad, chodź weź linkę. No. Halo sąsiad, co robisz? A nie, sobie oglądam meczyk. Weź linkę i podjedź tu do mnie. Było trzeba zaciągać, żeby z garażu wyjechać. Ta. Tu ogółem takie to gospodarstwo zapyziałe, trochę krzaki takie na pół podwórka, ale to tam nie paczta na to. Ty, ja to mam chyba trochę lepszą ziemię jak ty, ale nie wiem, nie będę jeszcze się tak... Dobra, nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz. Zobaczymy jak skończę, ile mi nasypie. Też tak myślę, że tak będzie najlepiej, jak tak zrobimy. Ogółem sąsiad, ty jakąś prasę będziesz kupował, czy nie? No na razie po co mi? No dobra. Ten. Na razie to jeszcze se pole muszę kupić i kombajn. Ja chyba klasa kupię tak ten, tak patriotycznie. O Boże. O Boże, tu IMT stoi, a ja za... Ja se cofam, nie? Bo tutaj taka luka mam na zboże w garażu, nie? A tam IMT wjechałem w bok, żeby ten... Jezu, się nie kapłem. No, ogółem główny ciągnik na gospodarstwie, taki zapyziały. IMT. Ten Prim dzisiaj mi mówił na live, co to jest... Jaka to jest marka, ale zapomniałem. Gienek, co to jest? Nie wiem, to jest na licencji Fergusona i tyle. No, też pamiętam właśnie to, aby... Dobra, ja tam też taki mam zapyziały mózg, to nie ma co się dziwić. Dobra, kiprujemy no. sobie elegancko Łubin. Łubin... O Jezusie Chrystusie! Gienek, tego update'a trzeba cofnąć, bo kurwa, te tekstury to mnie wkurzają, nie? Bez to ty kity. Gadasz, że się robi taka ten, trawa? Mhm. Ale lipy odwalili z tym update'em. A tam dzisiaj do internetu, na Facebooka, na StopTeamie dodałem zdjęcie. Zapytanie, to tam ktoś też napisał, że ten, ale muszę zobaczyć jeszcze komentarze. Jak ktoś, ludzie, wie od czego, to proszę napisać w komentarzu, albo jak ma taki sam ja to problem. Może do ustawień grafiki jest jakoś albo coś. No zobaczymy, dobra, palimy IMT. No, jak ktoś wie, to niech napisze i łapka w górę. Jak ktoś, nie wiem, przewijał na przykład wstęp, to łapeczkę w górę elegancko należy zostawić, bo YouTube strasznie te zasięgi. A, to nieźle, żebym przyrysował, a nie przyrysałem. No, ciągnik. Na fototeksturach jeszcze taki modzik. Myślę, że na tych teksturach, tych nowych, jak one się nazywają, Miki? Czekaj, w 17. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. W 17 to były AO, a teraz to nie wiem jak to jest. No, mniejsza, nie wiem jak się nazywają, ale na standardowych teksturach z 19 na pewno by tak ładnie nie wyglądał ten ciągniczek.
bo taki świecący się jak psu jajca, to tak, tak średnio bym powiedział, ale tak to sympatycznie strasznie wygląda. 170 koni bestia, w tym 3 źrebaki. Już parę zdechłych chyba jest, bo tak z pugiem czwórką tak se daje radę, ale mógł sobie lepiej dawać, myślę, jak na 170 koni, oczywiście 6 cylindrów, silnik Mercedesa na dwa wydechy rozdzielony. Nie wiem, czy tu dwa Tak, silniki. tak, tak. Nie wiem, czy tu są dwa silniki. Nie, no chyba jeden. No, na pewno jeden chodzi do przodu, drugi do tyłu. O Boże. Koła się nie dogadają, w którą stronę chcą skręcać. Tak, jak u słomka 30, przednie No. koła w 30, nie? Widziałeś No, to? widziałem, właśnie z komentarzu czytałem, że ten ktoś mi tak napisał, że koła się nie dogadają, w którą stronę chcą jechać. Dobra, ludzie, jeszcze zobaczymy, jak Wąs to. się chyba urwał tam. A czego? No ty, od ten, jak masz przy kole, tam jest taki wąs. Wąs. To drążek się przykręca. A nie wiem, nie orientuję się. Ty i budowa ciągnika, nie? Dobra, ty tam jesteś na mechanizacji rolnictwa i zgrywasz cwaniaka. No to co? Jajco. Ty, ale ta talerzóweczka? Zobaczymy za rok. Zobaczymy za rok. Egenek, w 17 ta talerzóweczka była, ale jej Co? nie używaliśmy, nie? Nie wiem, właśnie chyba nie. Ona była, ale jej nie używaliśmy, bo ona jakoś pod koniec wyszła. A pod koniec tylko jakieś mody, ja pamiętam, pobierałem, które były nam potrzebne albo coś. Ale ten, jak słyszycie te dźwięki z gry, to nie powiecie, że to nie jest ładny dźwięk. No, sąsiad tam wynajął bajzonistę, kombajnistę. Gdzie jest kombajnista? Boże, John Deere tu został na łące. Jeszcze Janusz przyjedzie łąkę Ta. kosić i John Deere'a, jelenia skosi. Przy okazji. Nie, bo tam są, jest ten alarm założony. Jak podejdziesz 2 metry do niego, to się już ten włączy. O Boże. No, ale w następnym odcinku myślę, że kurde by się zdało ogarnąć takie coś jak ten. Bym musiał się spytać ludzi, jakie by chcieli, żebym hodował jakie zwierzęta i jakie by chcieli i jakie ty byś miał hodować i czy w ogóle byś miał hodować. Żeby też taką No, tak. integrację z widzami wprowadzić elegancką. A ten i tak dopiero dojdzie w niedzielę odcinek, więc. Więc no, a może dzisiaj się nawet dwa nagra, bo dzisiaj w miarę czasu To mam. pole jest ogólnie jeszcze nie dość, że mniejsze, No. ale dość sporo sypu, bo 300. No widzisz. To są Tak. takie dobre, czekaj. Pierwsza! Ta pierwsza, no. Trzecia gimnazjum w Kowalewie. To tak będą gdzieś tak 5,5 klocka za to zarobiłem. No chyba nie. 3 tony? No, jak będzie cena po 1700? 9. Bo na łatwym tu jest dane, wiesz? Jak 9? No na łatwym to tu 2800 była soja raz. Jest Co ty 2700. gadasz? 2700 jest teraz. Ło matko, bo ja nagram na normalnym, no to wiesz. No, znaczy się tutaj ten, żeby ta seria jakoś tak dynamiki trochę nabrała. No bo tak to przecież człowieku, byśmy grali, grali i nie ugrali. No, bo na Warmińsko-Mazurskim wtedy w 17 to my graliśmy na łatwym czy na tym, na jakim? Chyba nie, chyba na normalnym graliśmy. No i ten, tak. I tak w miarę szybko się ta seria rozwija, tylko szkoda, że te krowy wtedy mi się tak bugowały, pamiętam. Ale potem już naprawił, jak ta ludziom się ta seria znudziła. No ale dobra, my tu nie będziemy już dalej zamulać. Trochę widzieliście dzisiaj urywek takich prac, co tu się dzieje na wsi u nas na co dzień. I pamiętajcie o łapeczce w górze, w komentarzu możecie napisać hashtag prace. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, oczywiście hashtag prace. I trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć! Cześć!